Także proszę Państwa, Radio Tok FM, Mavro Conchita Barbie Baby Langström Extra już tutaj wielokrotnie czytało 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Jest to bardzo ciekawe, prawda? No ale jak przeczytacie sobie to raz jeszcze, to Wam i tak korona z głowy nie spadnie, proszę Państwa. Pismo Święte wziąć i czytać, tylko że wiecie Państwo, mówią, że katolicy Pisma Świętego nie czytają. No i tutaj Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, to jest przekład Nowego Świata. Zobaczmy, co mówi przekład Nowego Świata. Wtedy Jezus odezwał się do tłumów i do swoich uczniów, mówiąc: na miejscu Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Dlatego wszystko, co wam mówią, czyńcie i zachowujcie, ale nie postępujcie według ich uczynków. Oni bowiem mówią, lecz nie wykonują. Wiążą ciężkie, wielkie ciężary, wkładają je ludziom na barki, sami zaś nie chcą ich ruszyć swoim palcem. Wszystkie swe uczynki spełniają, żeby ich ludzie widzieli. Czyli ludzie widzieli, czyli robią wszystko na pokaz, a więc tytułowanie się, podawanie sobie rąk, prawda? Żeby ich ludzie widzieli, bo poszerzają pudełeczka z fragmentami pisma, które noszą dla ochrony, i powiększają frędzle swoich szat, lubią najpocześniejsze miejsce na wieczerzach i pierwsze siedzenia w synagogach, pozdrowienia na rynkach, i lubią być przez ludzi nazywani rabbi. Ale wy nie dajcie się nazywać rabbi, bo jeden jest wasz nauczyciel, natomiast wy wszyscy jesteście braćmi. I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, bo jeden jest wasz ojciec, ten niebiański. Ani nie dajcie się nazywać wodzami, bo jeden jest wasz wódz, Chrystus, lecz największy wśród was ma być waszym sługą. Ale oni jako słudzy diabła, że już są oni jako słudzy diabła, nie mogli nigdy tych słów pojąć. I teraz jakby się tacy pojawili ludzie, którzy no, głoszą i w parku, i od domu do domu, teraz już nie, ale żyli byli, no to nazywano ich domokrążcami, głupoty, wygadywano o nich, że raz w roku mają bal, że gwałcą się, że krew piją, co było akurat odwrotnie, bo to oni o sobie mówili, ale że chcąc odwrócić uwagę od swoich grzechów, obgadując, robią dymy, robili dymy, zawsze o ludziach świętych. O Jezusie to mówili, o pierwszym zborze chrześcijańskim mówili, że upili się i że są pijani młodym, pierwszym winem, jak wtedy, gdy mówili różnymi językami, to było na samym początku, bo Bóg Jahwe dał im też tę zdolność. Także widzicie Państwo, Bóg Jahwe wspierał tych ludzi, pomagał im, żeby oni głosili, rozgłaszali. Nie tylko dobra nowina miała być głoszona w Palestynie, bo to od Palestyny Jezus Chrystus zaczął i jego uczniowie, ale apostoł Paweł, jak miał te trzy podróże misyjne, to głosił już wszędzie, po całym świecie, i dzięki temu to do nas doszło, bo nie wszyscy są Żydami. Natomiast ci cieleśni Żydzi, zabrane im było wszystko. Przecież wiemy, co się stało w roku 70. Świątynia spalona, zburzona, bo to, co cielesne, to nie miało sensu już najmniejszego znaczenia. To więc dziwne jest to, że niektórzy ludzie, jak ta świnka do wymiocin wraca, widzą w rzeczach cielesnych, ziemskich, chwilowych, przejściowych, jakąś wartość. Nie ma żadnej wartości, prawda? U Pana Boga się to wszystko zmienia, że potem widziałem wielką rzeszę ze wszystkich plemion, ludów, narodów, języków, czyli to wskazuje, że ludzie wszyscy z każdego narodu. A tutaj, wiecie Państwo, ci moherowi to nie mogą zrozumieć, że na przykład Murzyn wejdzie do kościoła, bo my tutaj Pongowski pokazuje Murzyna z lampką szampana, ale Murzyn wejdzie do kościoła i się modli, a przecież oni sami nawracali w Afryce. No niestety za miseczkę ryżu to nikt tego nie chciał słuchać, bo to nie było szczere. No, także wiecie Państwo, proszę być razem, proszę być
edukacyjny program Radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langström Extra.